jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Cieślak-Kospalska. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Anna Tomala. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, zanim powiemy o naszym dzisiejszym temacie, to pozwól kilka słów wstępu o tobie. Przez kilkanaście lat pracowałaś w biznesie na różnych stanowiskach i w różnych branżach, gdzie zdobywałaś doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania. Obecnie prowadzisz firmę szkoleniowo-doradczą, specjalizujesz się we wdrażaniu programów rozwojowych dla pracowników oraz w tematyce międzykulturowości. Zawodowo interesujesz się tematyką transferu wiedzy i umiejętności w organizacjach, których największym kapitałem jest specjalistyczne know-how. Prowadzisz zajęcia w języku polskim i angielskim na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Czy wszystko to się zgadza? Wszystko się zgadza w 100%. To w takim razie możemy zdradzić już temat naszego dzisiejszego spotkania, a dzisiaj będziemy mówiły o tym, jak zdobyć ciekawą pracę po studiach. I tak się zaczęłam zastanawiać, co to właściwie znaczy ciekawa praca. Dokładnie, ja też od tego zacznę swoje nagranie, bo to jest temat w ogóle, który zaproponowali studenci, dlatego że jak dostałam propozycję nagrania kolejnego podcastu, to pomyślałam sobie, że najlepiej zbadać potrzeby zgodnie ze sztuką zawodu i bezpośrednio takie pytanie skierowałam do studentów, co by ich interesowało. No i właśnie ten temat pojawiał się najczęściej. Jak zdobyć ciekawą pracę, jak się rozwijać, co trzeba zrobić, żeby odnaleźć się na rynku pracy. Przede wszystkim najpierw należy sobie odpowiedzieć na pytanie, tak jak zasugerowałaś, co to jest ta ciekawa praca? I tutaj pojawia się pułapka, czy ciekawa rzecz, którą odkryłam przygotowując się do podcastu, czyli to, że bardzo trudno sobie na to odpowiedzieć, nawet jeżeli jest to oczywiście indywidualna sprawa, to ze względu na zmieniające się otoczenie biznesowe, to będzie się bardzo szybko zmieniało i w związku z tym studenci muszą być nastawieni, że ta ciekawa praca może wyglądać inaczej za 5 lat, a zupełnie inaczej za 10-15. Natomiast zanim przejdziemy do omawiania szczegółowego poszczególnych elementów rozwoju studentów i rynku pracy, chcę rozpocząć od fragmentu, który mnie bardzo zainspirował w zeszłym tygodniu i później też nawiążę na koniec, dlaczego rozpoczęłam od tego. Fragment pochodzi z książki Olgi Tokarczuk, Czuły narrator. Jest to pierwsza książka naszej noblistki po otrzymaniu Nagrody Nobla. Cytuję. Stwórzmy bibliotekę nowych pojęć. Wypełnijmy ją treścią ekscentryczną, taką, o której centrum nie słyszało. Będziemy potrzebowali nowych map oraz odwagi i humoru wędrowców, którzy nie zawahają się wystawić głowy poza sferę dotychczasowego świata, poza horyzont dotychczasowych słowników i encyklopedii. Ciekawa jestem, co tam ujrzymy. Czytając książkę, bardzo mnie to zainspirowało i wydaje mi się, że to bardzo nadaje się na nasz podcast, czy odpowiada właśnie na potrzeby czy zapytania o ciekawą pracę, czy o przyszłość, że tak naprawdę, tak jak autorka pisze i tak jak wielu ekspertów wspominam w raportach, jesteśmy przed ogromną zmianą i to zarówno na rynku pracy, jak i ogólnie na świecie i pojawia się wiele nowych pojęć i tak naprawdę, tak jak pisze Olga Tokarczuk, nie wiemy, co ujrzymy za horyzontem. Dlaczego zacytowałam ten fragment książki? Bo moim zdaniem jest to bardzo dobra wskazówka dla studentów, żeby oprócz oczywiście ciągłego rozwoju byli świadomi, że ten świat się będzie cały czas zmieniał i byli otwarci na zmiany. Według ciebie, z twoich obserwacji, z twoich zajęć ze studentami, czego ci studenci są najbardziej ciekawi?
Jeżeli chodzi o rozwój osobisty, to właśnie jak zdobyć ciekawą pracę, jak rozwijać swoje kompetencje, bo to będzie główny temat, który chcę poruszyć, żeby odnaleźć się na rynku pracy. Czego szukają pracodawcy? To są te obszary, którymi studenci są zainteresowani. A powiedz mi, bo my mówimy o ciekawej pracy, a tak się zastanawiam w tych interesujących czasach, które teraz mamy, czy faktycznie szukamy pracy ciekawej, taka, która będzie nas rozwijała, czy po prostu dobrze jest mieć jakąkolwiek pracę i się jej trzymać? To jest, trudno jest odpowiedzieć do końca na to pytanie, bo oczywiście wszystko zależy od grupy, z którą rozmawiamy, czy branży. Natomiast trend jest następujący, że pokolenie już Z albo młodsze, one generalnie bardzo dużą wagę przykłada do sensu pracy. I to jest ta jedna z największych zmian, którą pokazuje raport OLX, o którym chcę opowiedzieć więcej na temat rynku pracy przyszłości, ale też wiele innych wypowiedzi czy analiz pokazuje, że dla tych osób praca to jest coś więcej. Oni przez pracę chcą siebie wyrażać, chcą realizować swoje cele, czyli na przykład w pracy oprócz zarabiania pieniędzy, co jest bezwzględnie najważniejsze, chcą też chronić środowisko albo dbać o innych ludzi, czy pomagać innym ludziom, więc to jest na pewno duża zmiana. Ale jedną też ze zmian, które my zauważamy, jest to, że dzisiaj ludzie zdecydowanie częściej zmieniają pracę niż chociażby pokolenie wcześniejsze, że nasi rodzice byli przyzwyczajeni do tego, że w jednym miejscu pracują przez lat naście albo kilkadziesiąt, albo zaczynają pracę jako młodzi ludzie i kończą w tym samym miejscu na emeryturze, a dzisiaj właściwie zmienia się pracę co chwilę. I tego są plusy i minusy, prawda? Dokładnie tak. To po części jest spowodowane specyfiką tego pokolenia Z, ale też właśnie otoczenia biznesowego. Tak naprawdę to wszystko jest ze sobą powiązane. Czyli z jednej strony, jak wracamy do tematu głównego, czyli ciekawej pracy, jak zwykle są dwie strony medalu. Czyli z jednej strony oczywiście to jest większe wyzwanie niż dla naszego pokolenia, bo biorąc pod uwagę, że to wszystko się tak zmienia, głównie za sprawą nowych technologii, ale mam na myśli tutaj nowe technologie jako cyfryzacja, jako automatyzacja czy sztuczna inteligencja, powoduje to, że trudno cokolwiek planować, bo mówi się, że w 2030 roku 50% zawodów, które obecnie istnieje, nie będzie na rynku pracy, ale co się stanie z drugiej strony? Powstaną nowe, więc tak jak zwykle są plusy, jak wspomniałaś, i minusy. Z jednej strony trudno jest cokolwiek zaplanować, ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy otwarci na zmiany i chcemy się rozwijać, to daje to dużo większe możliwości niż kiedyś. Więc to, że osoby częściej zmieniają pracę, wynika z wielu czynników. I tu właśnie pojawia się to słowo klucz, które chcę podkreślić, jeżeli mówimy o studentach i wyraźnie to zaadresować do moich i wszystkich studentów. Słowo klucz na najbliższe lata to będzie rozwój. Jako ta kluczowa kompetencja. Tak. Rozwój w tym sensie nastawienie na rozwój, nastawienie na to, że trzeba będzie cały czas rozwijać swoje kompetencje, nabywać nowe, adaptować się do zmian. I to jest słowo klucz. I zarówno w zakresie umiejętności i zawodów, czyli rozwijać nowe zawody, zaraz podam przykłady z praktyki od moich klientów, ale też oczywiście w zakresie technologii. Bardzo ciekawa rzecz, która pojawia się w raporcie Trendy 2020-2001 przygotowaną przez grupę OLX, jest dylemat, który się pojawia, jest rozpatrywany przez ekspertów, czy technologia, w sensie cyfryzacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja, zastąpią człowieka, czy zintegrują się z człowiekiem? Bo wśród młodych ludzi często pojawia się obawa, że technologia
zabierze im pracę. A to nie jest prawda. Ona spowoduje, że pojawią się nowe zawody. I właśnie podam teraz przykład bardzo ciekawy, już sprzed kilku lat, od jednego z moich klientów, który około 5 lat temu zdecydował się wprowadzić automatyzację procesów do swojej organizacji. Ja prowadziłam tam szkolenia, jestem zaprzyjaźniona z tą organizacją, więc często spotykałam pracowników na sali szkoleniowej i widziałam wyraźny niepokój po ogłoszeniu tej automatyzacji czy tej zmiany, że osoby stracą pracę. Ale muszę od razu powiedzieć, nic takiego się nie stało. Te osoby nie straciły pracy, wręcz brakuje ciągle rąk do pracy. Natomiast co się wydarzyło? Te osoby, które wykonywały do tej pory monotonne czynności, one już teraz tego nie muszą wykonywać, tylko zajmują się zarządzaniem tymi procesami. Ale co się z tym wiąże? Automatycznie te osoby musiały nabyć nowych kompetencji. I to jest ten przykład, o którym, który chcę podkreślić i wydaje mi się, że jest jedną z najważniejszych rzeczy w dzisiejszym podcaście, czyli to nastawienie na rozwój, to otwarcie na zmianę kompetencji czy zawodu. Ale cały czas kompetencje związane z komunikacją czy kompetencje społeczne będą potrzebne, prawda? Tak, wręcz nawet miałam ostatnio bardzo ciekawą rozmowę z jednym z moich klientów, który powiedział, że ma taką obserwację z wielu webinarów właśnie dotyczących rynku pracy przyszłości, zawodów przyszłości, jak będzie wyglądał rozwój pracowników przyszłości, że te kompetencje miękkie, czyli interpersonalne, one będą odgrywały dużo większą rolę i wręcz będzie się o nich mówiło jako o kompetencjach twardych. I teraz z raportu grupy OLX wyjawia się tak zwany nowy model pracownika przyszłości. Nazwane jest to, że jest to multispecjalista, który posiada kompetencje technologiczne, ale połączone ze społecznymi i komunikacyjnymi. Człowiek tworzący wyłomy, otwarty na innowacje i krytycznie myślący. Wiesz co, to duże wyzwanie przed pracownikami. Bardzo duże, dlatego że te kompetencje interpersonalne nabywa się długofalowo. Rozwój takich kompetencji, o czym powiem w trzeciej części, czyli gdzie będę mówiła, jak rozwijać te kompetencje przyszłości, które będą niezbędne na rynku pracy, one wymagają dużej konsekwencji, dużego zaangażowania, ale przede wszystkim otwarcia na zmiany. To jest też kolejna kompetencja czy element, który występuje w wielu raportach. Adaptacyjność, czyli umiejętność przystosowania się do zmiany. Natomiast wydaje mi się, że jest to też bardzo duże wyzwanie dla organizacji, czyli dla pracodawców, bo do tej pory ciągle koncentrujemy się na tak zwanych kompetencjach twardych, czyli właśnie księgowość, umiejętności obsługi poszczególnych systemów, takich jak SAP i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zapominamy, że kluczowe są te interpersonalne. One oczywiście się uzupełniają, bo to jest tak, że nie możemy obecnie funkcjonować, szczególnie w dobie pracy zdalnej, bez tych kompetencji technologicznych, ale te kompetencje interpersonalne, ich znaczenie wzrasta. Więc tutaj odpowiedzialność i trudność będzie leżała zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, żeby ten rozwój odpowiednio zaplanować. A powiedz mi, co z takimi kompetencjami jak na przykład kreatywność? Czy to jest też kompetencja przyszłości? Czy one będą potrzebne? Oprócz kreatywności, kompetencją, która będzie należała do umiejętności przyszłości, jest współpraca, odporność na stres, zarządzanie czasem, samorozwój i
adaptacyjność, o której już przed chwilą wspomniałam. Jak najbardziej, bo odnosząc się do nowego modelu pracownika przyszłości, zarówno człowiek tworzący wyłomy, otwarty na innowacje i krytycznie myślący, musi być kreatywny. Podkreślałaś kilka razy w trakcie tej naszej rozmowy kwestię pracy zdalnej, czyli coś, co zostało nam właściwie narzucone. Czy praca zdalna, czy to jest taka praca, która nam się sprawdza? Jeżeli chodzi o pracę w biznesie, ona jak najbardziej się sprawdza. Wręcz moi klienci mówią, że w wielu obszarach zauważyli zwiększenie wydajności pracy. Mhm. Było bardzo duże zaskoczenie w zeszłym roku, na początku kwietnia, kiedy firmy musiały przestawić się, znaczy w marcu się przestawiły na pracę zdalną, ale właśnie w kwietniu już zauważyły, że ta praca jest tak samo efektywna, a nawet, tak jak wspomniałam, w niektórych obszarach bardziej. Także sama praca jako praca się sprawdza. Inaczej to wygląda w środowisku akademickim, tutaj jest więcej wyzwań, natomiast ogólnie oczywiście zawsze są plusy i minusy. Trzeba pamiętać, że przy pracy zdalnej w dłuższym okresie może się pojawić deficyt tak zwanych relacji społecznych. Jeżeli chodzi o relacje społeczne, to część z nich tworzy się w bezpośrednim kontakcie i to są te relacje, które są potrzebne między innymi właśnie do tworzenia nowych rozwiązań. I to potwierdzają badania naukowe, a tych relacji nie możemy nawiązać na odległość. Dlatego prognozuje się, że w przyszłości, po zakończeniu pandemii, praca zdalna przekształci się w pracę hybrydową, czyli będziemy częściowo pracować z domu, ale od czasu do czasu będziemy się spotykać w biurze, żeby właśnie podtrzymać te kompetencje, relacje społeczne. Tutaj też oczywiście na koniec chcę zrobić zastrzeżenie, że musimy poczekać z konkretnymi danymi. Jeżeli chcemy się opierać o naukę, to nie ma jeszcze badań, bo ta praca zdalna w tak dużym zakresie trwa niecały rok. W marcu czy w kwietniu będziemy mogli dopiero powiedzieć, więc nie ma jeszcze za dużo badań, ale jeżeli chodzi o perspektywę krótkookresową, to wszyscy moi klienci bardzo pozytywnie oceniają te zmiany, oczywiście koncentrując się głównie na korzyściach tu i teraz, czyli oszczędnościach na biurze, na powierzchni biurowej, a pracownicy oczywiście na kosztach dojazdu. Na razie jest oceniana pozytywnie, ale chcę podkreślić, że trzeba poczekać na badania w dłuższym okresie czasu. Natomiast tak myślę sobie, że to jest też dosyć dobra sytuacja mimo wszystko dla studentów, to że wchodząc teraz na rynek pracy uczą się tak naprawdę razem z pracownikami, którzy są już dłużej, którzy pracują dłużej, uczą się tego nowego modelu pracy, uczą się organizacji pracy. Jeżeli ktoś przepracował lat naście czy 10 w biurze i teraz nagle z dnia na dzień został wyeksmitowany do siebie do domu z takim nakazem, to teraz pracuj z domu, on może się czuć zagubiony, może nie wiedzieć, jak to wszystko połączyć, natomiast wydaje mi się, że student, który dopiero wchodzi na rynek pracy i od razu uczy się tej pracy, czy zdalnej, czy w modelu hybrydowym, o którym wspominałaś, będzie miał po prostu łatwiej. Tak, na pewno, bo to jest tak jak ze wszystkim. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Oczywiście jak rozmawiam ze studentami, to inaczej niż w biznesie, studenci częściej narzekają na pracę zdalną, na naukę zdalną. Natomiast oczywiście też to się zmienia z czasem, te opinie są coraz bardziej pozytywne. Na początku na pewno to było dla studentów większym wyzwaniem, ale tak jak bardzo słusznie zauważyłaś, dla nich jest to szansa sprawdzenia się w nowym środowisku, zaadaptowania do zmian. Zgadzam się w 100%. No dobrze.
Mówiłyśmy troszeczkę, zaczęłaś o kompetencjach przyszłości, a zastanawiam się, jak możemy je rozwijać. Słuchają nas studenci, słyszą o tym, że kompetencje przyszłości są ważne. Jak w związku z tym mogą je rozwijać? Zanim przejdę do tego, to chciałam jeszcze powiedzieć, że te wszystkie kompetencje przyszłości, o których za chwilę szczegółowo będę mówiła, one wynikają z tego, jak wygląda rynek pracy. I znów przypomnę, że swoje informacje w dużej mierze opieram na raporcie grupy OLX. To badanie ujawniło 4 trendy, które są pogrupowane w takie obszary jak technologia, kreatywność, o której mówimy, widzimy, że ta kreatywność powtarza się wielokrotnie, rynek specjalisty, to jest bardzo ciekawe, ale specjalisty, którego nie rozumiemy w sensie znajomości obszaru, tylko właśnie konkretnego obszaru, ale specjalisty właśnie w kompetencjach interpersonalnych oraz rozwój wiedzy, czyli rozwój osobisty. I trzeba cały czas pamiętać, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy w tym przypadku kompetencjach przyszłości, trzeba odnosić do tego, co się dzieje na rynku pracy. Natomiast czynniki, które kształtują rynek pracy, to zmiany demograficzne, szybki rozwój gospodarczy, postęp technologiczny, globalizacja, zaniedbanie w kształceniu zawodowym, to jest bardzo ciekawe, oraz polityka społeczna. I w tym momencie chcę przejść do tych kompetencji przyszłości, o których już wspominaliśmy. Jeszcze raz przypomnę, że to są między innymi współpraca, odporność na stres, zarządzanie czasem, samorozwój, kreatywność oraz adaptacyjność. Na początek w ramach wstępu, przed tym jak szczegółowo omówię rozwój poszczególnych kompetencji, chcę wspomnieć o badaniach Carol Dweck i dr Larry Boyd, o których mówiłam w poprzednim podcaście, dlatego że bardzo ważne jest, żeby studenci wierzyli, że umiejętności możemy rozwijać przez całe życie. I właśnie Carol Dweck w swojej książce opisuje swoje eksperymenty, analizy i właśnie zdiagnozowała, że możemy ludzi podzielić na dwie grupy. Te osoby, które są skoncentrowane czy nastawione na stałość oraz te, które są nastawione na rozwój. I tam właśnie w swojej książce pokazuje, że te osoby, które mają to nastawienie na rozwój, one są przekonane i osiągają sukces w sensie, że cały czas dzięki swojej pracy i zdobywaniu doświadczenia mogą rozwijać swoje umiejętności. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że bardzo często na zajęciach ze studentami spotykam się z taką tezą, że na przykład kreatywności nie da się rozwijać, z tym się trzeba urodzić. Mm-hmm. Więc mówię o tym i podaję przykład i namawiam do czytania książek, szczególnie tutaj mówię o Carol Dweck, bo ona pokazuje wiele przykładów ze świata biznesu, sportu czy nauki osób, które właśnie dzięki zmianie nastawienia rozwijały sukcesem swoje umiejętności. Natomiast dr Lara Boyd w swoich badaniach naukowych udowodniła, że możemy się uczyć przez całe życie. Najnowsze badania właśnie przez nią prowadzone w obszarze neurologii pokazały, że człowiek przez całe życie tworzy połączenia neuronowe, które są podstawą nauki nowych rzeczy. Tylko codzienne zachowanie, czyli praca, tutaj kieruję do studentów, czyli doświadczenia i praktyka wpływają na to, czy rozwiniemy daną kompetencję, czy umiejętność, czy nie. Chcę też, zanim przejdę do poszczególnych kompetencji, powiedzieć, co z mojej perspektywy jako wykładowcy bardzo dobrze się sprawdza. Jedną rzecz wdrażam na zajęcia, do drugiej namawiam studentów. Przede wszystkim czytanie. Czytanie czy słuchanie podcastów to może się teraz w dzisiejszym świecie cyfrowym odbywać w różnej formie. Natomiast wrócę do początku dzisiejszego nagrania, czyli fragmentu książki Olgi Tokarczuk. Dla mnie osobiście to jest jedna z największych inspiracji w pracy zawodowej. Czytanie
zarówno literatury fachowej oraz literatury pięknej, która powoduje, że mamy szersze horyzonty i dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć świat, który się tak szybko zmienia. Jeżeli chodzi o współpracę, najlepiej tą kompetencję rozwijać przez praktykę, czyli na przykład projekty. I podam przykład, jeżeli chodzi o moje zajęcia, zarówno na przedmiocie Concepts of Management, ale też Business Communication. W semestrze zimowym ze względu na specyfikę nauczania na odległość zaproponowałam studentom zrealizowanie projektów. Jak Asia wiesz, jednym z nich było nagranie podcastów dla Wyższej Szkoły Bankowej. Zgadza się. Drugi projekt dotyczył dla studentów Master Degree, czyli Concepts of Management po angielsku. Mieli sobie wybrać dowolny projekt i zrealizować go w zespole. I powiem tobie, że przeżyłam najpiękniejsze chwile jako wykładowca, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy egzamin właśnie z tego przedmiotu. Studenci prezentowali swoje projekty. Między innymi na przykład dzięki temu ćwiczeniu stworzyli profil na Instagramie dla studentów, pomagający im uczyć się w dzisiejszych czasach. Były grupy, które stworzyły specjalne strony dedykowane studentom i to, co oni powiedzieli, że dla nich to było jedno z ciekawszych przeżyć podczas studiów, że mogli współpracować, uczyć się tej współpracy w praktyce. Więc nie ma lepszego sposobu na rozwijanie współpracy, jak udział w różnych projektach. Ale tak sobie myślę, że też fajnie, że w tym momencie, kiedy mamy nauczanie zdalne, że potrafili stworzyć, jakby wykorzystać, nie myśleć o tym, że nie mogą się spotkać, tylko pomyśleć o tym, w jaki sposób mogą się spotkać, w jaki sposób mogą coś wspólnie zrobić. Dokładnie tak. Ja byłam naprawdę bardzo zainspirowana i dumna zarówno z podcastów, jak i z projektów, które powstały. Nie mówiąc już, że kilka z projektów z drugiej grupy będzie kontynuowanych. Studenci się tak zaangażowali, że chcą to prowadzić w rzeczywistości poza zajęciami. Kolejna kompetencja, która jest bardzo często wspominana w wielu raportach, to jest odporność na stres. To jest związane z tym, że zmiany nie są naszą naturalną częścią, jeżeli chodzi o człowieka i generalnie jesteśmy zamknięci na zmiany, więc to nowe otoczenie wymusza na nas duży rozwój. Tutaj to, co mogę zaproponować, to na pewno skuteczną metodą będzie coaching bądź praca z terapeutą, jeżeli ktoś już naprawdę jest bardzo zestresowany, więc tutaj przy odporności na stres trzeba pamiętać, że to jest bardzo indywidualne, więc trzeba dobrać do siebie metodę, ale właśnie jedno z nich jest coaching bądź czytanie literatury fachowej w tym zakresie. Kolejna rzecz, też bardzo często pojawiająca się w biznesie, to jest rzecz, którą mogę potwierdzić, bo moi klienci szukają tej kompetencji u kandydatów, zarządzanie czasem. I tutaj podobnie jak w przypadku współpracy, nie ma lepszej metody jak praktyka, czyli doświadczenie. No i największe oczywiście możemy zdobyć w różnego rodzaju projektach. To też potwierdzili moi studenci, że nauczyli się właśnie bardzo planowania, zarządzania, kiedy ma coś być zrobione, na kiedy i tak dalej, i tak dalej. Więc to polecam, plus oczywiście szkolenia. Jeżeli ktoś nie ma żadnej wiedzy, to można rozpocząć od szkoleń, zarówno w postaci stacjonarnej, jak i webinarów. Dzięki właśnie zdalnej pracy i cyfryzacji bardzo rozwinęła się oferta szkoleń w internecie, więc tutaj studenci mają dostęp do wielu możliwości i to, co chcę podkreślić, szczególnie dla studentów, wiele z tych szkoleń jest darmowych. Ale też, wejdę się tutaj w słowo, ale też dzięki tej pracy zdalnej i dzięki cyfryzacji cały czas nas coś rozprasza. To jest dopiero umiejętność, tak zarządzać czasem i tak pracować, żeby nie ulegać tym wszystkim rozpraszaczom,
które są dookoła. I właśnie ta praca zdalna, to przeniesienie z biura, gdzie być może jeszcze mieliśmy kogoś, kto, no, mówiąc kolokwialnie, pilnował, czy pracujemy, do domu, gdzie właściwie nikt nas nie widzi, to było duże wyzwanie. To cały czas pewnie jest duże wyzwanie. Jest i faktycznie też w raportach jest to wspominane przez pracowników jako największy problem, jeżeli chodzi o pracę zdalną, czyli równowaga pomiędzy pracą a domem, bo większość z nas pracuje zdalnie w domu i nie ma warunków do tego, żeby całkowicie poświęcić się pracy, więc trzeba sobie wypracować model. Wiele szkoleń na początku pandemii właśnie dotyczyło tego, jak zorganizować tą pracę w domu, jak najbardziej. Przechodząc do kolejnej kompetencji przyszłości, czyli samorozwoju, tutaj gorąco polecam czytanie. I jak już wspomniałam, zarówno treści w internecie, oglądanie webinariów, czyli poszerzanie wiedzy, ale też stricte czytanie i powiem wręcz rzeczy niezwiązanych z zawodem, który wykonujemy czy chcemy wykonywać. Czyli chodzi o poszerzanie horyzontów. To jest to, na co Olga Tokarczuk zwraca uwagę w swojej pracy, czy na przykład Yuval Harari. To jest też taka pozycja konieczna dla studentów do przeczytania, którzy są zainteresowani światem i właśnie chcą znaleźć ciekawą pracę. Czyli żeby się odnaleźć na rynku pracy, trzeba w dzisiejszym świecie przyjąć szerszą perspektywę, być zorientowanym, co się dzieje w różnych światach, w różnych częściach świata, ale też w różnych obszarach. To też na końcu wspomnę o tak zwanych scenariuszach przyszłości i świecie VUCA, czyli sygnałach zmian, dzięki którym wiemy, co się będzie działo na rynku pracy za 5-10 lat. Ale żeby wiedzieć, to właśnie trzeba czytać, trzeba oglądać i obserwować. A zgodzisz się ze mną, przepraszam, zgodzisz się ze mną, że do tego samorozwoju jeszcze by się przydała taka dodatkowa kompetencja, która pozwala nam wybierać spośród tego ogroma wiedzy, który mamy, wybierać te publikacje, te książki, te podcasty, te webinaria, które są faktycznie wartościowe. To prawda, to o tym nie pomyślałam, a to jest bardzo ciekawa uwaga, dziękuję. I to jest chyba duże wyzwanie i to jest może dla mnie też informacja zwrotna, żeby się tym zainteresować, jak to zrobić, żeby te wybierać wartościowe materiały. Myślę, że to jest rola nas, wykładowców, żeby właśnie w tego rodzaju nagraniach czy w swojej pracy zwracać na to uwagę i kierować do miejsc, które właśnie przekazują wiedzę opartą na dowodach, czyli wartościową, jak najbardziej. Okej, kolejna kompetencja to pewnie kreatywność, prawda? Tak, o której już wspominałam i tutaj myślę, że to już wybrzmiało w poprzednich wypowiedziach, że tą kreatywność możemy rozwijać na wiele różnych sposobów, ale wrócę do przykładu zajęć z moimi studentami i projektów, które stworzyli i to jest znów, powiem, chyba najlepszy sposób, czyli właśnie stawiać sobie wyzwania, brać udział w projektach. Ja pamiętam, jak ogłosiłam na początku grudnia studentom, że zaliczenie czy egzamin będzie w formie projektowej, to oni byli zaskoczeni, ale jak? Pracujemy zdalnie, nie spotykamy się. Czyli dla nich to było bardzo dużym wyzwaniem i na początku u niektórych studentów wystąpił opór, ale później krok po kroku przełamali się i faktycznie na końcu stwierdzili, że to im pozwoliło właśnie między innymi rozwijać kreatywność. Ostatnia kompetencja, o której chcę powiedzieć, to jest adaptacyjność. Już wspominałam o tym na początku. Tutaj główną metodą będzie samoświadomość oraz zrozumienie zmieniającego się świata. Czyli jeżeli będziemy czytać, jeżeli będziemy świadomi tego, jak ten świat się zmienia, jakie są potrzeby, śledzić trendy, to wtedy też będziemy w sobie rozwijać adaptacyjność, ale też bardzo dużo mówi się o elastyczności.
Czyli będziemy potrafili dopasowywać się do tego, co się zmienia. Tak, dopasowywać się, ale też być otwartym, czyli to pozytywne nastawienie, o którym wspominałam i które badała Carol Dweck. Zastanawiam się, czy w tym czasie, który teraz tak bardzo się zmienił i właściwie zmienia się cały czas i jest taki mocno niepewny, czy my możemy w ogóle cokolwiek planować, czy my możemy w ogóle przewidzieć, jak ta nasza przyszłość będzie wyglądała? Jak najbardziej i właśnie na koniec chcę powiedzieć o scenariuszach przyszłości. To jest bardzo ciekawa rzecz, pojawiła się na rynku kilka lat temu i specjaliści z tej dziedziny zajmują się tak zwanymi sygnałami zmian. Też często można w literaturze przedmiotu spotkać określenie świat VUCA, właśnie świat, który się będzie ciągle zmieniał, i te scenariusze przyszłości wyróżniają kilka głównych obszarów, wokół których te scenariusze będą się tworzyły. A mianowicie, po pierwsze, praca hybrydowa, o której już wspominałam. Następnie well-being. To jest oczywiście powiązane z pracą w domu i z tym, że musimy znaleźć równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. I tutaj coraz więcej firm stawia nacisk na to, proponuje szkolenia w tym zakresie. Też jest inny raport dotyczący zdrowia i benefitów, który mówi, że pracownicy oczekują w tym roku 2021 większej dbałości o zdrowie psychiczne pracowników. Jest to oczywiście związane z pandemią. Nawet jeżeli teraz ta praca zdalna już nie jest takim wyzwaniem, na początku była, więc tutaj dużo się mówi o zdrowiu psychicznym. Kolejny obszar, który jest wyróżniony w scenariuszach przyszłości, to jest ciągłe dokształcanie, czyli ten rozwój, o którym mówiłam na początku, to słowo klucz, które powinno towarzyszyć studentom od teraz przez całe życie. Różnorodność wiekowa. To jest bardzo ciekawy temat na osobny podcast, dlatego że na rynku pracy w wielu obszarach występuje deficyt pracowników, a w związku z tym, że nasze społeczeństwo będzie się starzało i będziemy mieć coraz więcej osób na rynku pracy 50-60+, organizacje będą zmuszone do zatrudniania starszych osób i wtedy w zespołach będzie występowała różnorodność wiekowa i też trzeba będzie odpowiedzieć na potrzeby takiego zespołu, więc to jest kolejny scenariusz przyszłości. Kolejny element wyróżniony w raporcie to są elastyczne formy pracy, dynamika zmian w pandemii oraz cyfryzacja i automatyzacja. To są te główne obszary, wokół których będą pisane scenariusze przyszłości. I tutaj autorzy wymieniają takie cztery główne scenariusze i mówią o czułym kapitalizmie, aktywna odnowa, o kapitalizmie nadzorującym oraz mniej znaczy więcej. To jest też szczególnie modne wśród pokolenia Z, czyli to ci młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, oni nie będą dążyć do tego, żeby sobie cały czas kupować. To jest pokolenie minimalistów, bardziej im zależy na sensie pracy, na sensie życia. Więc to są te główne obszary, jeżeli mówimy o scenariuszach przyszłości. Wspominałaś też wcześniej o sygnałach zmiany, o świecie VUCA. Rozwiniesz temat? Tak. Eksperci w tym obszarze obserwują zmiany, to jest bardzo ważne, które się pojawiają na całym świecie. I na podstawie właśnie tych zmian tworzą te scenariusze. Jednym z kilku, które powstają na najbliższy czas, są właśnie te podziały na kapitalizm czuły, kapitalizm nadzorujący, ale też te zmiany czy sygnały zmian, one są obserwowane w przestrzeni miejskiej, czyli jak się zmienia miasto, jak to będzie wpływało na społeczeństwo i na rynek pracy.
pracy, to są zmiany dostrzegane w funkcji lidera, w roli lidera w organizacji, jak ma zarządzać, jeżeli chodzi o kompetencje przyszłości, ale też bardzo dużo sygnałów zmian pojawia się w obszarze zorganizowania społeczeństwa, realizacji umowy społecznej, wykluczenia, stosunku do różnorodności. To jest to, o czym mówiłam, że dla młodych ludzi na rynku pracy oprócz samej pracy i zarabiania liczy się sens życia, czyli oni idąc do nowego pracodawcy będą oczekiwali, że firma też będzie właśnie pozytywnie wpływała na zmiany w społeczeństwie. No i oczywiście zdrowie fizyczne i psychiczne, o którym wspomniałam. Dużym sygnałem zmian są oczywiście kwestie środowiska i zmieniającego się klimatu. I to mamy potwierdzenie w faktach, gdyż nie wiem, czy zauważyłaś, ale grupą, która najczęściej protestuje i wymusza zmiany, są właśnie młodzi ludzie, już nie tylko pokolenie Z, ale licealiści, którzy niedługo pojawią się na rynku pracy i to oni właśnie sygnalizują te zmiany. Aniu, a gdybyśmy miały podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, czy masz dla studentów, dla swoich studentów, dla wszystkich studentów, którzy nas słuchają, jakąś wskazówkę taką podsumowującą, co powinni zrobić, żeby tuż po studiach czy jeszcze w trakcie studiów znaleźć pracę, która będzie ich satysfakcjonowała? Przewrotnie powiem, że nie mam wskazówki konkretnej, dlatego że tak jak powiedziałam, czy w literaturze, czy w raportach mówi się o wielkich zmianach, o sygnałach zmian, o świecie VUCA i to, co chcę podpowiedzieć, czy namówić, do czego chcę namówić studentów, to, żeby przede wszystkim byli otwarci na świat i zmiany i cały czas się rozwijali. A już jaką metodę rozwoju i w jaki sposób będą to robili, jest to dowolne. Jak widać po projektach, o których wspominałam z moimi studentami, oni są otwarci i nie jest to trudne, tylko trzeba chcieć i właśnie być otwartym. I to jest piękne podsumowanie. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.